Panie burmistrzu, dowódca uroczystości, druh Robert Łebkowski melduje pod oddziały gotowe do uroczystych obchodów Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości. Proszę kontynuować według przyjętego porządku. Szanowni Państwo, poczty sztandarowe, służby mundurowe, powtarzając słowa, które przed chwilą wypowiedziałem w świątyni, pamiętajmy o tym, że oni dla nas poświęcili swoje życie, a my dla nich te dzisiejsze kilka chwil. I pamięć tego wszystkiego, co w historii najpiękniejsze i dzięki czemu możemy się tutaj dzisiaj spotykać. Do apelu pamięci, aby uczcić wszystkich, którzy oddali życie lub walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, żyjący w naszej wolnej, niepodległej ojczyźnie, oddajemy hołd walecznym przodkom. Was wszystkich wzywam, krajanie, uczestnicy powstań niepodległościowych, którzy nie ugięliście się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Wołam was, rodacy ze Szczuczyna, żołnierze Legionów Polskich, Korpusów Polskich w Rosji i w Błękitnej Armii, 9 Pułku Strzelców Konnych, obrońców Kresów Wschodnich, członków organizacji niepodległościowych, obrońców ludności cywilnej, walczących o polskie granice. Stańcie do apelu. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego państwa polskiego, prowadząc żołnierzy polskich do zwycięstwa. Stań do apelu. Wzywam was, którzy broniliście naszej państwowości, żołnierze samoobrony, funkcjonariusze Straży Granicznej w Rakowie, Czarnówku. Thank you.
Panie burmistrzu, dowódca uroczystości, druh Robert Łapkowski, melduje pod oddziały gotowe do zakończenia uroczystości obchodów Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości. Dziękuję i proszę kontynuować. Baczność! Poczet flagowy do szyku, stop! Zostanie odegrany hymn pierwszej brygady. Ludzie, baczność! Muzyka.